Serdecznie wszystkich witam na moim kanale Paul Masterclass Football. Jest to trzeci odcinek z mojej serii. Długo nie nadawałem, a więc czas nadrobić stracony czas i długi odstęp od drugiego odcinka. Zaraz przeniesiemy się w odległą przyszłość, gdzie udało mi się rozegrać już sporo sezonów. To jest mój profil. Wczytujemy i zaczynamy. Wczytywanie oczywiście jest bardzo długie, bo baza danych już jest, nie? Ale mi to nie przeszkadza. W drugim odcinku przedstawiałem Państwu, Wam, moi drodzy, moją karierę z roku 2031 bodajże. Przeniesiemy się do tego roku moim terminarzem, oczywiście ten sam klub. Wiele się zmieniło do roku 2031, a więc sporo sezonów. To będzie sezon już 429, a więc już szmat czasu. Tamten odcinek był w sezonie bodajże rozegranych 408, także już sporo sezonów. Tutaj pokazywałem Wam wtedy mecze Pucharu. To nie jest ten? Nie, tak, tutaj. Gdzie udało mi się wtedy bodajże z Legią grałem. Torino. Był półfinał. I oczywiście tu był finał z Niceą, którą niestety przegrałem w finale. No, brutalnie. Oczywiście na razie to jest podsumowanie tamtych sezonów. To również chyba był bodajże finał. Puchar miejsce. Nie, tutaj. Wracamy do... tutaj niestety udało mi się, przegrałem. Także to jest masa czasu temu, także tutaj trochę się mogę pogubić. Było nawet tak, że przegrałem mistrzostwo Islandii. No niestety piłka nożna jest taka, że się raz wygrywa, raz przegrywa, nie można ciągle wygrywać. Tu był bodajże finał puchar. Nie wiem, to już ma czasu, tutaj trzeba. Na pewno dwa finały od tamtego momentu przegrałem, czyli o, tutaj widzicie finał z Nicą i finał z Torino. Grałem jeszcze bodajże chyba z Chelsea w finale Pucharu UEFA. Tak, tutaj jest przegrana 3-0. Nie wejdę do sprawozdania, ponieważ no, historia już nie pozwala mi wejść, a więc idziemy dalej. Mistrzostwo przegrane, ale potem była zemsta, w cudzysłowie można tak powiedzieć, albo i dosłownie. Potem były przegrane, były te. Tutaj, gdzie tutaj jest ten sezon, gdzie wygrałem Ligę Mistrzów. Super. O, tutaj wygrałem Super Puchar Europy. To był rok 2438. I w finale ograłem właśnie, jak widzicie, Torino 3-0. A więc udało się ograć. To mistrzostwo Islandii przegrane było. Pokażę Wam tutaj. Sami widzicie. Zespół Leiknir. Także to był zwariowany sezon, naprawdę. Nic mi wtedy tam nie wychodziło, no ale nawet Legia Warszawa wygrała Europa. Oczywiście to jest na razie początek, wstęp do tego, co było zaległe, co przez długi czas nie nakręcałem, a więc
Tutaj widzicie, Legia wygrywa, ja wygrywam, no i potem już grałem nawet jeszcze w finale z West Hamem, no ale tam niestety lanie dostałem totalne. Także jak się prezentuje mój skład, no jest zmieniony już dawno, widzicie, teraz czeka mnie finał. Muszę to pójść do obecnego. Puchar Wyższych Lig i Puchar Mistrzów. To jest taki super puchar Islandii. Mistrz ligi z mistrzem, zwycięzcą Pucharu Islandii. No i Puchar Lig Wyższych to jest coś takiego, no jak to. Nie wiem, jak to powiedzieć. Coś takiego jakby. Tak jak kiedyś było w polskiej lidze. Puchar Wyższych Lig, Puchar Niższych Lig tej Islandii kiedyś się nazywała, a teraz to zmienili. Masz tylko puchar, mamy tylko Puchar Wyższych Lig, także. No oczywiście, ja tu żyję Football Manager 2018, a wszyscy żyją nową edycją 2022. 9 listopada, niecały tydzień, no 6 dni temu była premiera nowego FMA. Wszyscy nim żyją, no a ja swoim starym życiem kontynuuję swoją bogatą karierę Football Manager 2018. Jak się prezentuje mój profil? No tutaj wszystkich zaskoczę, mam rozegrane 2067 spotkań, 359 mistrzostw i 809 pucharów. Nie, to nie jest żart, moi drodzy. Tyle rozegrałem. 20 tysięcy z hakiem. Prawdopodobnie. Najprawdopodobniej jest to najlepszy mój rekord na świecie. Bo jak na razie nikt nie udokumentował jeszcze takiej sytuacji, żeby ktokolwiek miał wynik lepszy ode mnie. Oczywiście to nie jest żadna przechwała, tylko pokazanie, że coś takiego ma miejsce, bo wiele osób mi zarzucało, że ja sobie wymyślam po prostu. Robię zrzuty ekranu, edytuję to. Nie, to nie jest żadne edytowanie, to jest realna sytuacja, jaka ma miejsce, w której udało mi się przez ciągu 3 lat zbudować tak znakomity wynik. Myślę, że uda mi się teraz wygrać finał. Co do tych statusu gry jeszcze tutaj mamy. Także gramy dalej. Tutaj mieliśmy rozegrany mecz z Paryżem, ale no niestety ulegliśmy już na samym początku fazy playoff, także te dwa finały. I będziemy na dobrze. Tutaj mamy sztab. Jakie tu są sytuacje z pracą? Angielska liga. No tutaj West Ham rządzi. No teraz West Ham. Polska liga, jak się prezentuje. No Wisła Legia. Tutaj ostatnio wygrał Sosnowiec bodajże. Także no. Piasta nie ma, Piast walczy o awans do Ekstraklasy w roku 2453. No. Lech na granicy spadku, Górnik Zabrze. No raczej można zapomnieć o awansie do Ekstraklasy. Tutaj mieliśmy Ruch Ochorzów, który spadł. Szkoda, śląski zespół. No tutaj GKS Tychy i Piast Gliwice. No Piast to już praktycznie, no nie mówię, że awans ma pewny. No ale dużą przewagę ma nad zespołem z Tych, także myślę, że awansuje. Też Piast jest niestety słabym zespołem. Bardzo słabym, niestety piłkarze są, no, przeciętni. Na pewno nie ma co tutaj rywalizować. Podejrzewam, że będzie mieć problem z utrzymaniem się w Ekstraklasie przy awansie.
Sami widzimy, Wisła Kraków no ma graczy, no grubych, grube, grube miliony. Sosnowiec, Jastrzębie to tutaj no, z GK Stychy, Lechia ma potężnych graczy, drogi Legia. No i tutaj reszta graczy, no i przepraszam, reszta zespołów z takimi. No więc dobrze, ruszamy i będziemy grać. Tutaj będziemy teraz czekać na finał, Nowotny, Kowaczewicz. I zaczyna Pinga. Kupiłem go za 18 milionów, ale niestety musimy przesunąć. Może znajdę jakieś fundusze, bo to jest bardzo, bardzo dobry ofensywny pomocnik. Niestety fundusze mi tu zabraniają. Bieżące zadłużenie 55, no tutaj jest efekt tego, że kupiłem tego gracza Maxence Bouillot, czy jak to się tam po francusku wymawia, za stopie z 15 milionów, także troszkę pojechałem. No zobaczymy, jak go nie kupię, to nie kupię, trudno, ja mam gram systemem 4-4-2, więc tutaj jakoś ofensywny mi nie jest potrzebny. Przy systemie 4-1, przepraszam, 1-4-2-3-1 by się przydał. Chociaż Bourgeois, czy jak to tam się mówi, może grać jako zawodnik ofensywny, czego tylko po prostu przeszkolić. Ale ruszamy. Także no, jakoś nie miałem weny natchnienia do kręcenia przednich odcinków, no a teraz muszę to nadrabiać, no tutaj zaś coś mu nie pasuje. I sprawa załatwiona. No szczerze, już jestem przesycony trochę tą ligą islandzką. Już tu wszystko wygrałem. Będę szukał jakiejś pracy w Polsce, może w Szwecji, w Norwegii. Ostatnio aplikowałem do Manchesteru. No ale niestety. Odrzucenie. Chyba już nie mam szans na prowadzenie takich jak Chelsea, West Ham, Tottenham. To są zespoły, które już no naprawdę no mają reputację światową. Ja już ze swoim menedżerstwem, reputacją, może tutaj wam pokażę. Pokażę wam tutaj moją właśnie ten. No to jest tu, realnie to ja tu mam 400 lat, no ale wiadomo, gra musi to cofnąć, bo fizycznie nie mogłoby to pokazywać 400 lat, no wyglądałoby to trochę śmiesznie, no dlatego gra cofa licznik urodzenia, bo widzicie, tu jest, ja mam rocznik urodzenia 88, a więc tu mi pokazuje 2377, a tutaj widzicie, status gry pokazuje mi, czekajcie, nie, tu Ham, Galeria Sław. Pokażę mi to tutaj. O, widzicie. 9 października 1988, także tutaj nie ma żadnego przefałszowania, po prostu gra cofa to. Wiadomo, jest to logiczne przecież. Nikt tyle lat by nie, w świecie realnym nie rozegrał tego. Tutaj zobaczymy. Ciężkość, gra ofensywna, także zaczynamy i gramy. O, to jest gracz, za którego zapłaciłem gigantyczne pieniądze, 131 milionów z RB Lipska. Defensywny, genialne parametry, odbiór, wytrzymałość, pracowitość, podanie, przyjęcie. Zawodnik klasa światowa. Dobra, ruszamy z graniem. I zaczynamy. Kolejne dwa puchary do wygrania. Baronę bez problemu łapie. Fausulism Vanga Milna, Milna, czy jak to tam? Min.
sprawdzić, czy to dobrze ma. Jeden? Tak, jeden do zera. Strzela skrzydłowy Ham. Tim Mlinar. En Ham. Szczepański Mlinar. Żeby dobrze wymówić, ja dobrze wypowiadam. Mlinar. Mlinar. Dobrze, Mlinar. Tim Mlinar. Ostatnio miałem gracza z Francji, któremu płaciłem tygodniówkę 650 tysięcy euro tygodniowo. Musiałem go po prostu sprzedać, bo już finansowo nie utrzymywałem. No i mamy 2 do 0, także już 10 minuta. 10 minuta. To jest tak ustawienie, jakie mam. Dwa do zera. Wszyscy teraz żyją nowym Football Manager, jak mówiłem. Grają sobie Newcastle, zważywszy na to, że klub został przyjęty przez szejków. Jest dużo pieniędzy do wydania, także no. Teraz będzie moda na Newcastle United. 3? Nie. Akcja i mamy bramkę kontaktową do zespołu przeciwnego. No, to jest zespół, który właśnie przegrałem mistrzostwo chyba 10 sezonów temu. 3. Co on to zrobił? To powinna być bramka. Szczepański. O, mogło być. Już 2 do 2. Moi piłkarze coś zdekoncentrowali się. Rok 2453. Czyli jest to już sezon 429. I mamy gola na 3-1. Uzna. Jest. 3-1. Cztery. Fausulis. Grecki napastnik. Panagiotis Fausulis. Jest gracz, którego kupiłem za 42 miliony z Evertonu. Solidny gracz. Piątka. No, znaczy już knockout? No chyba tak, no bo już oni się już chyba nie podniosą. To już jest knockout zespołu Leiknir. Dostali piątkę w pierwszej połowie. Zadowolenie. Jakie zmiany. Zostawimy tak jak jest. No, przeciwnicy mają ze mną piekło, widzę. Tutaj jak jakiś zespół wygra ze mną mistrzostwo, to jest po prostu no nie tyle, że sukces, ale po prostu no jakby wygrali mistrzostwa świata. Williams. Aj, myślałem, że szóstka będzie. Jakieś zmiany zaraz dokonamy. Albo i nie.
oceny piłkarzy zespołu przeciwnego są no, tragiczne, ale lepszych 6 jest szóstka. Dobra, już zmiany dokonamy jakieś. Bo... Chyba już nam nie zagrożą tutaj. Maksymalnie 5 zmian można tutaj dokonać. Także Jensen, tutaj takie zmiany. A więc... Frekwencja 3000 kibiców gości jest połowa. Asteric skrzydłowy lewy. Siódemka chyba będzie, coś czuję. Już to czuję, że siódma będzie. Nie. I mamy wygraną. Jeszcze nie gwizdnął. Mamy wygraną 6-1 w finale Pucharu Wyższych Lig, także bardzo dobrze, cieszy mnie to. Kolejny puchar do gabloty. Zwycięża jeszcze raz, puchar tutaj widzicie. Puchar Wyższych Lig, także tutaj finał. Widzicie, no tutaj już dominacja, to już od 2437 wygrywam. Teraz będzie tutaj Puchar Wyższy, Puchar Mistrz, Islandzki Puchar Mistrzów, czyli ten finał kolejny. Tutaj widzicie 810 pucharów, 359 mistrzostw strzelonych, 52 879 goli. Jednym zespołem, bo pozostałe tam 4000 z hakiem to były pozostałe zespoły, a samym islandzkim zespołem rozegrałem 15226 spotkań. Jednym zespołem. Mam tylko 260 dni na urlopie, co daje mi no, może niecałe 0,5% dnia urlopu na jeden sezon, także to jest tak, jakby ktoś w ciągu roku wziął sobie tylko 4 godziny zwolnienia z danej dniówki, także no to jest praktycznie nic. Meczu finałowego Puchar Mistrzów. Są bardzo ciężkie do wymowy. To jest, musi jakiś Islandczyk albo osoba przeszkolona z języka islandzkiego dobrze wymawiać, bo to jest no, Knattspyrnufélagið Proton. Proton, czy jakoś tam się to wymawia, naprawdę. To. Język sobie można połamać. Jakiś gracz, pomocnik István Farago. Zobaczymy. No ten zespół, powiem wam szczerze, ostatnio dostał zastrzyk finansowy, gdyż awansował do chyba Ligi Mistrzów, a tam dostaje się konkretne pieniądze, bo za sam awans dostaje się 12 milionów. No żadne pieniądze już teraz, no bo oczywiście na samym początku jak się grało tym islandzkim zespołem, To były kokosy. No ale jak widzicie, jak się ma no, gigantyczne zyski, no to takie 12 milionów to są to może nie grosze, ale takie konkretne. Mnie tutaj jeszcze, żeby grać i wygrywać.
Zobaczę, ma warty po grube miliony. Co widzicie? Boucher 94, Asterix 86, Michel Mbia Vanga 78, Tim Milna 75, Nicolas Ham 45, Williams 31, Sondegaard 56, Fernando 73, też kupiony z RB za 83, Sreten Milius 64, Barone 55. Także Lubos Jacko, no to są akurat te rezerwowi, no, nie są zbyt grubo warci, także takie, no. Także grube siano, więc co tutaj, dobra. Sami widzicie ostatnie takie dojście do finału, oczywiście wygrana z Torino, jak już wcześniej powiedziałem, potem z West Hamem, no i potem już niestety jest coraz słabiutko już. Może jakaś posada tu się znajdzie. To jest drastycznie, spadły im oceny reputacji klubów. Jeszcze niedawno Lechia z Legią mieli po... Lechia miała 4,5 gwiazdki, a Legia miała nawet 5. No niestety już o gwiazdkę spadło. U mnie też bodajże spadło, jak sami widzicie. Z 5 na 4,5. A więc reputacja drastycznie spada. No, w polskiej lidze nie wygrałem nic. Trochę to jest takie zabawne, że prowadzę wiele klubów, prowadziłem wiele klubów z Anglii, Włoch. Holandia było. No, aż żal odpuszczać ten klub, nie? Bo to jest. Jest coś pięknego. Bogata historia. Od roku 2114 prowadzę ten klub, czyli już jest 330. 9 sezonów, jeden klub prowadzę. Także no, sami widzicie, 20 tysięcy. To jest coś nieprawdopodobnego. Co ja mówię, 26 październik, czyli jakiś miesiąc. Miesiąc temu, właśnie okres 3 lat, gdzie już dostałem raport odnośnie tego pomocnika. No, tutaj jakieś niezbyt ciekawy gracz. Na pewno nie miałby szans przebić się do mojego zespołu. Nie mylić z Ligą Mistrzów, bo to jest Puchar Mistrzów, tak samo jest nazwany. Chyba nic z tego nie będzie. Chyba będę musiał kogoś sprzedać z rezerw. Ja mam tutaj w rezerwach takich graczy, co... Tego może sprzedam. Bo się nie nadaje tutaj. Zaproponuję go komuś, może ktoś kupi. Ten gracz też jest tutaj z Islandii dość dobry. Poszedł do mediów z pretensjami, no ostatnio mocno psioczy, nie podoba mu się coś. Sprzedać damy tutaj bez negocjacji. 15 niech idzie. Ktoś tu złożył ofercjować. Negocjujemy do 5. Myślę, że się zgodzą. Nie będą stwarzać problemów. Tak myślałem. Gudjonsono, proszę tutaj już. Bazyle, ale tutaj chcą udział w sprzedającym wynagrodzeniu. Auckland City, Melbourne.
No, damy do Oaklanda, niech idzie za te 11. Będę jeszcze dopłacać swojego budżetu mu do pensji te 8,5, także niech idzie, bo zadłużenie to jest ten FPP, to jest wszystko, co się zgadza. Także sprawdzimy jeszcze, jak to mamy z tym raportem. Niska. Także zaczynamy. Zobaczymy po tym meczu. Obecna forma moja doskonała i nierówna zespołu, także wszyscy są w dobrej kondycji. To trzeba poprawić nad zgraniem tych dwóch napastników, bo nie ma między nimi dobrej współpracy. Tutaj kondycja zespołu przeciwnego jest troszkę gorsza niż moja. O! Lufa! I teraz będzie i jeden. Zawodnik z klasy światowej z wykańczaniem 17 i 16 opanowanie powinien coś takiego wykańczać. Jeden, będzie gol? Uznany? Tak, uznali go. Myślałem, że spalony. No tutaj już zespół przeciwny ma już pomocnik środkowy i obaj pośrodkowi mają już dość mocno zmęczonych graczy. Sulis będzie teraz zagrywał. Obóż Buli, no ciężko mi wymówić to nazwisko tego gracza. Boulot. Co on to zrobił w tej obronie? Lekko się zdekoncentrował i stracił. O, tu już u mnie coś z kontuzją. Lekki uraz. No, powiem wam szczerze, ten mecz niekoniecznie muszę wygrać. Niekoniecznie. Tu się już problemy zaczynają robić. Aj, pudło. No, trzeba ich w przerwie troszkę ochrzanić. Jestem rozczarowany graniem. No tutaj zawodnik już ma problemy. Trochę wejdzie balog. Bo on też może grać na lewym skrzydle. Jest obunożny. Pausulis do zmiany. Jensena. Także takie zmiany dokonam. Zobaczymy, czy będą one skuteczne. Tu jest napór. Tak jak z zespołem tym poprzednim, co wygrałem 6 do 1, było łatwo, tutaj tak łatwo nie jest. Mimo, że mam graczy warty grube miliony, no ale
Zespół przeciwny się potrafił postawić. O! Teraz. Jest! Bujlot zalicza asystę, a zawodnik wprowadzony przeze mnie, Rosentach, strzela gola, czyli już pierwsza zmiana przeze mnie okazała się trafna. Rosentach? Trzej! Takie mecze są najlepsze. Wygrywać po ciężkich bólach nie jak po 6-7-1. Trzy? Tak jest. Jose Fernando strzela na 3-1. Tutaj jeszcze wprowadzimy zawodnika Sakę. No, oby mi bramkarz nie padł. Nie daj Boże, bo Magnusson do Holsta, Holst do środka do Farago. Koniec, wygrana. Kolejny puchar, czyli już mamy 811 zdobytych pucharów. Solidna. A szczerze powiedziawszy, miałem obawy, że mogę nawet ten mecz przegrać. Rozpoczęcie ligi. A tutaj nie ma nic poważnego, dwa dni. Jeszcze na koniec tutaj pokażę wam. 2069 spotkań, 359 mistrzostw i 811 tytułów. To tyle z tego trzeciego odcinka. No, dzisiaj jest szczególnie krótki, zważywszy, że wkrótce zaczyna się mecz Polaków z Węgrami, także następne odcinki będę dodawał już nie z takim długim odstępem, bo to jednak troszkę czasu straciłem, także serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam do oglądania moich następnych odcinków. Trzymajcie się.